Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj perełki lutego, czyli podsumowanie minionego miesiąca, ulubieńcy. Mam nadzieję, że moje propozycje przy okazji gorącej porannej kawy Wam się spodobają, ponieważ porozmawiam o pielęgnacji od środka, pokażę Wam mój fantastycznej jakości kolagen i to tak naprawdę dzięki Wam go odkryłam. Porozmawiamy sobie przy okazji olejku dwufazowego SKOI, jakie różnice wynikają pomiędzy użytkowaniem urządzeń Biglossy oraz Bibooster marki Beautifly, bo o nie regularnie mnie pytacie, który kupić, na który się zdecydować, jakie funkcje używać na co dzień, także przemyślałam temat i myślę, że w tym filmie Wam odpowiem na część Waszych pytań, bo niedługo oczywiście będą gadżety kobiety i tam troszeczkę więcej poświęcę im czasu. Będzie sobie się fantastycznej jakości kolorówka, wypieki, paletka, słuchajcie, marki Everlane, także dzisiaj Wam zdradzę, jak wygląda cały mój makijaż, oparty również na kremie BB. No i oczywiście będzie dużo wąkroty azjatyckiej zamknięte w produktach Fawty Cosmetics, także mam giełkę, filtr oraz krem do twarzy, także subskrybujcie kanał. No i zaczynamy podsumowanie. Dobrze, dziewczyny, porozmawiamy na początku o sporcie, o tym balansie pomiędzy jedzeniem, ćwiczeniami, funkcjonowaniem w ciągu całego dnia. Bo muszę Wam powiedzieć, że każda z nas ma zupełnie inny środek. Ćwiczymy przede wszystkim o innych porach w ciągu dnia. Inaczej zupełnie dobieramy sobie ćwiczenie. Ja Wam już opowiadałam, że u mnie pojawia się dwa razy cardio w tygodniu, dwa ćwiczenia siłowe i ewentualnie ćwiczenia na brzuch, takie krótkie, gdzie na przykład o 6 rano jak wstaję przed jazdami, no bo oczywiście przecież podchodzę do prawa jazdy, tak naprawdę powiem Wam, że pełną parą, to po prostu staram się również wdrożyć chociażby element ćwiczeń w postaci na przykład, nie wiem, partii brzucha, ud, pośladków, a na przykład w weekend sobie zrobić dłuższy trening 40-minutowy siłowy, więc ja po prostu w zależności od tego, ile mam czasu, ile mam energii, uzupełniam sobie ten czas treningami. No i oczywiście wiecie, że jestem absolutnie zafiksowana na temat owsianki, granoli i w każdym moim kolejnym vlogu widzicie różne przepisy, coś urozmaicam, coś dodaję, mam już kolejne, słuchajcie, także myślę, że jednego Wam opowiem troszkę o fajnym śniadaniu. No i słuchajcie, co daje na pewno siebie podczas ćwiczeń? Myślę, że to, jak jesteśmy ubrane. Żadna z nas nie lubi ćwiczyć w starym dresie, gdzieś tam zrolowanym, no bo jak już rzeźbimy to ciało, ono się zmienia, to wtedy chcemy się poczuć naprawdę przepięknie, żeby ten brzuszek był ładnie utrzymywany przez sam strój sportowy. I od ponad 2,5 roku zamawiam sobie na Ocean Apart stroje sportowe i tak kompletuję jeden set do drugiego i tak powstała mi naprawdę spora kolekcja różnych kolorów, więc mam zarówno wiosenne sety, jak i takie bardziej zimowe. Naprawdę przepiękny kolor ostatnio Wam pokazywałam we vlogu. Także ja mam na sobie na przykład element setu, który się składa z trzech, czyli body, i ona jest przepięknie wycięta, bardzo ładnie modeluje ciało i zobaczcie, ona naprawdę wygląda super. Na jazdach, słuchajcie, jak trzymam kierownicę, to jest bardzo przyjemne, ponieważ na początku ta kierownica jest chłodna i to mi pozwala też po prostu dobrze się poczuć w tym stroju, to wszystko tak jest ładnie dopasowane, więc body, słuchajcie, możecie kupić sobie osobno, możecie kupić do tego set z dresem, czyli bluzą i super spodniami. Jestem się w ogóle absolutnie zachwycona jakością Ocean Apart. Dlatego ja się zdecydowałam w ogóle na współpracę po latach użytkowania jako, no słuchajcie, konsument, na to, żeby Wam pokazywać troszkę więcej tego na kanale. I to jest, słuchajcie, moment, w którym ja po prostu doceniłam po 2,5 roku jakość tych produktów, ponieważ ani nie tracą koloru, ani się nie rolują. A uwierzcie mi, moje treningi czasami są naprawdę intensywne i wielokrotnie szuram na dywanie, więc no powiem Wam, że mogłoby się zniszczyć, ale tego nie zrobiły. Mam różne sety, mam z różnych kolekcji, tych pierwszych, tych, które teraz weszły. No i właśnie jestem zachwycona ostatnio body, Wy również. Także zostawiam Wam też kod rabatowy na Ocean Apart. Myślę, że to jest naprawdę fajny element tego, abyście się po prostu poczuły dobrze w swoim ciele. Te gumy bardzo ładnie trzymają brzuszek. Zobaczcie, to body jest tak przepięknie wymodelowane. Ja teraz na przykład nie mam stanika, no cudownie to wygląda. Jest takie wszystko dopasowane. Ja mam eski. Natomiast no jeżeli jesteś, nie wiem, ciut większy, ciut mniejszy, no to polecam Wam po prostu sobie dopasować rozmiar, ale ja jestem taką przykładową eską, więc tutaj na pewno macie odniesienie, oglądając mnie na bieżąco na Instagramie. Wiecie, jak wyglądam na bieżąco, więc myślę, że będziecie mogły po prostu łatwiej dopasować sobie swój element. Korzystajcie, dziewczyny, z kodu, bo myślę, że aktualnie naprawdę bardzo fajny rabat macie i przy okazji możecie sobie złapać i skompletować gratisy, które po prostu tworzą Wam cały set na przykład do ćwiczeń. Ja tak robiłam, słuchajcie, od wielu lat i wiecie, że na bieżąco korzystam z garderoby Ocean Apart, także się bardzo cieszę, że tym razem mogę dla Was przygotować kod. No i słuchajcie, przechodzimy do pielęgnacji ciała, ale takiej od środka. Słuchajcie, kolagen to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o regularne picie, spożywanie w ogóle kolagenu, jeżeli chcemy utrzymać na dłużej młodą skórę. Ja Wam oczywiście cały czas na bieżąco mówię o zabiegach, o pielęgnacji, ona jest bardzo ważna i to jest nasza zewnętrzna powłoka, a od środka oczywiście nawilżamy, więc dużo pijemy wody, staramy się regularnie pić zieloną herbatę, maczę, słuchajcie, ostatnio jak zadzwoniłam do koleżanki, to mówi, no słuchaj,
piję matcha, zaczęłam ćwiczyć, także Marta, o tobie mowa. I generalnie, słuchajcie, dużo się zmieniło przez to moje ciągłe gadanie na Instagramie. I to jest właśnie to, że bardzo dużo z was pisze mi, że okej, Magda, no nie, no nie da się ukryć, że ty motywujesz. Także no, ja robię dla siebie naprawdę mnóstwo rzeczy i chcę po prostu wam przekazywać taką dobrą energię na tym Instagramie, dlatego się wielokrotnie pokazuję, pryskam tą buziemgiełką, pokazuję wam się strojak, no bo ja, słuchajcie, osiągnęłam sama efekty, więc to nie jest tak, że chodzę na zabiegi cichaczem do salonów kosmetycznych, sama sobie wykonuję dermapen, sama używam kwasów, uczę się, słuchajcie, używać retinalu, wykonuję różnego rodzaju zabiegi typu prądy EMS, ćwiczę sama, słuchajcie, i cały czas się też dokształcam w różnych tematach. Więc kolagen, słuchajcie, przede wszystkim pomoże wam utrzymać bardzo fajną strukturę włosów, bo one się zrobią grubsze, bardziej elastyczne, takie lśniące. No słuchajcie, no połysk włosów ewidentnie u mnie jest i się na bieżąco utrzymuje, ponieważ też długo piję kolagen. Poprawa paznokci, będą wam szybciej rosły, będą bardziej takie mocne, błyszczące. No i przede wszystkim kondycja skóry twarzy. Mniej niedoskonałości, mniej zmarszczek i przede wszystkim takie większe nawilżenie od środka, no i wygładzenie. No bo to się oczywiście wiąże z brakiem zmarszczek, więc ta skóra będzie bardziej elastyczna, bardziej miękka. Ja, słuchajcie, piję kolagen 5000 i to jest, słuchajcie, kolagen, który możecie kupić na stronie Elever Cosmetics, także tam, gdzie jest mój ukochany podkład Elever Cosmetics, więc jak wejdziecie na tą stronę, to po prostu będziecie wiedziały, wpisujecie kolagen i możecie zapać z moim kodem -20%, ponieważ on funkcjonuje na kolorówkę, na pielęgnację i oczywiście na kolagen, także wiem, że zrobiłyście sobie zapas, skusiłyście się w końcu, no i będziecie ze mną piły. Ja, słuchajcie, mam już 3 opakowania w zapasie, ponieważ to jest wypite. W środku macie oczywiście miareczkę. I jak dozujecie? Po prostu bierzecie sobie, o, to jest, słuchajcie, została mi końcówka, bierzecie sobie taką czubatą miarkę, to jest około 7 gram. Ja sobie na początku po prostu zważyłam tą miarkę i mówię, ok, 7 gram to jest to, także tutaj mamy 100 gram. Więc 2-3 tygodnie wam mniej więcej starczy, w zależności od dozowania tego produktu. Nie musicie pić codziennie, ale generalnie na początku, w pierwszej fazie, te 2-3 miesiące pijemy codziennie, później możecie co drugi dzień, bo ten kolagen aktualnie już jakby jest w waszym ciele. Także to jest taka podpowiedź moja. I dlaczego ja w ogóle pokazuję wam ten kolagen? Ponieważ on jest z ryb morskich i tylko z witaminą C, która pozwala dobrze się wchłonąć kolagenowi, zadziałać, a przede wszystkim nie jest hydrolizowany. To jest bardzo ważne, to zwracajcie uwagę, bo ja zaczęłam od SFD, albo FSD, i tam był hydrolizowany. Taka byłam zachwycona, że jest taki pyszny, ojejku, pomarańcza, mogłam sobie wybierać, słuchajcie, smaki, truskawka, brzoskwinia, a tak naprawdę, no to była ściema. Także zwracajcie na to uwagę, poczytajcie na temat hydrolizowanego kolagenu, a takiego właśnie standardowego z ryb morskich, on jest, słuchajcie, droższy troszeczkę, no ale wiadomo, że jest o wiele lepszy i lepiej działa na waszą skórę, odczujecie na pewno po prostu efekty, także pamiętajcie, no możecie sobie kupić z kodem, także super, ja się bardzo z tego powodu cieszę. Także przechodzimy teraz do pielęgnacji, tej zewnętrznej części. A teraz wyobraźcie sobie, że macie pół godziny dla siebie, mąż szykuje wino, dobry serial na Netflixie, a wy wchodzicie do łazienki, jest cisza w domu i wybieracie. Maska w płaście, płatki pod oczy, wykonujemy sobie ulubiony zabieg, czyli planujemy, co dzisiaj po prostu sobie wykonamy i przy okazji dobre serum, no i później relaks. Słuchajcie, ja wam opowiem troszeczkę o dwóch urządzeniach, które regularnie używam i widzę po waszych pytaniach, że jesteście nimi mocno zainteresowane, wiele z was kupiło, no i absolutna miłość, także ja się bardzo cieszę, ponieważ te urządzenia, no, u mnie są regularnie używane. Ja absolutnie nie rzucam je w kąt, nigdy o nich nie zapominam, tylko po prostu sobie planuję jakby taką siatkę w kalendarzu, kiedy mogę danej funkcji użyć, no bo to też jest ważne, więc opowiem wam o BeBooster i BeGlossy. Zacznę może od tego urządzenia, ono ma bardzo dużo funkcji i przede wszystkim możecie sobie regulować, w zależności od swoich potrzeb, od intensywności zabiegu, jaki chcecie wykonać, po prostu poszczególny poziom. Więc odpalamy go pierwszym guziczkiem. No i wybieramy opcję clean, czyli oczyszczania. Najpierw oczywiście olejek, żel i później nalewamy sobie troszeczkę toniku, płynu micelarnego. Nakładamy taki duży wacik z pierścieniem i oczyszczamy skórę twarzy. Ten zabieg jest krótki, trwa 5 minut i go możemy wykonać kilka razy w tygodniu. Bardzo ładnie oczyszcza pory, przede wszystkim jeżeli macie skórę tłustą, mieszaną, będzie dla was rewelacyjny. No i następnie mamy opcję cool, z której ja korzystam. Ona już trwa 2 minutki, jest bardzo krótka, czyli o poranku idealna, kiedy nakładamy sobie ulubione serum i chłodzimy skórę. To jest taka trochę opcja cryo, ona bardzo ładnie ujędrnia, pobudza skórę. No i przede wszystkim wygładza, zdejmuje obrzęki i opuchliznę. To jest bardzo istotne w okolicach, zwłaszcza oczu. Jak czujemy się takie napuchnięte rano, to
ta opcja będzie dla Was super, więc ja nakładam swoje ulubione serum, czyli KOI dwufazówkę z śliwką kakadu, bogatą w witaminę C, rokitnikiem, no i oczywiście olej z marchewki, który przepięknie wyrównuje kolory. I to połączenie jest po prostu idealne, także ja zawsze Wam polecam serum KOI do wszelkiego rodzaju zabiegów, typu bańka, roller i właśnie urządzenia Beauty Fly, bo naprawdę się to świetnie łączy. Czyli opcja cool, bardzo krótka, o poranku super, naprawdę dziewczyny odczujecie ogromną różnicę, ponieważ no nie będziecie straszyć, a bardzo często jest tak rano, że piszecie mi: Boże Magdo, co ja mam zrobić, płatki pod oczy, okej, ale cała twarz, no mam się cała wypłatkować. Ja mam, słuchajcie, to samo, ostatnio też czasami się budzę napuchnięta, to jest absolutnie normalne, tak pracuje nasza gospodarka hormonalna i nasz organizm ogólnie, ale można sobie pomóc. No i ja wiem, luty mam jakby ten efekt za sobą. Później mamy EMS Lifting i to jest, słuchajcie, to są prądy EMS, które powodują mikroskurcze i bardzo ładnie napinają naszą skórę. Wykonujemy ten zabieg raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie powiedziałabym, żeby się nie przyzwyczajać naszej skóry. Mamy opcję Moisturizing, z której możemy korzystać codziennie. Nakładamy ulubione serum, maskę w płachcie i po prostu przykładamy urządzenie, masujemy i te wszystkie składniki aktywne zawarte w kosmetykach się pięknie wchłaniają. Następnie mamy Cool Synthesis, czyli pobudzanie kolagenu w skórze. I tą opcję polecam Wam stosować raz na 2 tygodnie. Teraz tak, zwiększamy sobie level. 1, 2, 3. Mamy światła LED-owe, które przepięknie ujędrniają, to jest właśnie to czerwone. I na przykład świetnie sobie radzą z sebą, niebieskie i niedoskonałościami. Także tutaj naprawdę macie mnóstwo opcji zamknięte w jednym urządzeniu, także moim zdaniem inwestycja się totalnie zwraca. Ile razy ja, słuchajcie, już użyłam tego urządzenia, nie liczę. Nigdy nie rzucam moich urządzeń Beautyfly w kąt, używam ich na bieżąco. BB Link pod oczy też, słuchajcie, śmiga, także o niego też regularnie pytacie. No i BB Booster, to jest urządzenie, które wykorzystuje bardzo dużą moc prądów fal radiowych, ponieważ tutaj mamy 1 MHz. I do tego jest potrzebna ta końcówka. Nakładamy ulubione serum, ponownie dwufazówka z KOI. Przykładamy do skóry, czujemy takie ciepło, to jest absolutnie normalne. Wykonujemy taki zabieg i po tym zabiegu możemy również jednocześnie wykonać sobie prądy EMS, ale możecie oczywiście sobie stosować te zabiegi regularnie w odstępach. Mamy troszeczkę serum jeszcze na skórze twarzy i używamy prądów EMS. Te końcówki przepięknie poprawiają owal. Zobaczcie, jak one się bardzo ładnie wpasowują w żuchwę. I one powodują mikroskurcze, więc tutaj, w tym urządzeniu, mi się wydaje, że jest troszeczkę większa moc, no bo czuję bardziej te prądy i Wam strzela po prostu tak w skórze. Tak czujecie te skurcze. I ostatnio mi pisało się: Boże Magda, przecież to ja nie wytrzymam, przecież to jest... Ty też tak masz? Tak, słuchajcie, każdy z nas tak ma, używając tego urządzenia, że czuje te mikroskurcze, bo urządzenie działa jak powinno. Także BB Booster jest, słuchajcie, bardzo mocnym urządzeniem. Jeżeli chodzi o intensywność 1 MHz, to jest naprawdę największa, które jest dostępne na rynku takim dla konsumentów, którzy mogą wykonywać zabiegi w domu. Także BB Booster jest, słuchajcie, genialne. Przepiękne, eleganckie urządzenia, także wbijajcie na Beautyfly, jeżeli miało się do tej pory, nie wiem, milion zapytań w głowie, to mam nadzieję, że tym filmem Wam odpowiedziałam. A mówię, jeszcze będzie, słuchajcie, filmik poświęcony Dniu Kobiet, gadżetom kobiety, także jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to szykujcie sobie na tamten film i piszcie tutaj w komentarzach, odpowiem Wam na nie oczywiście po prostu w nadchodzącym filmie bardzo. No i co? Przechodzimy, słuchajcie, do pielęgnacji ciała, demakijaż. Ja, słuchajcie, zakochałam się absolutnie w olejku do demakijażu KOI. No, cudowny kosmetyk. Wystarczą kilka pompek, żeby wypielęgnować skórę twarzy, więc on cudownie oczyszcza skórę. Ja Wam wielokrotnie w tym miesiącu pokazywałam ten produkt, no bo oczywiście miał swoją premierę niedawno. Ja się nim absolutnie zakochałam. Tutaj mamy awokado, coś co nawilża, jest bogate w kwasy tłuszczowe, malinę, witamina C i rokitnik oczywiście. To są takie olejki, fajna mieszanka również troszeczkę na wygładzenie końcówek włosów, no i jednocześnie zwiększenie skóry twarzy. Nie wysypuje mnie po nim, nie mam żadnych, słuchajcie, niedoskonałości na ten moment na twarzy. Ciepła ściereczka i czujecie relaks, także to jest naprawdę fantastyczne, fantastyczne połączenie. Powiem Wam, że to są dwa moje ulubione produkty, czyli wszystko na bazie olejków. No, KOI, słuchajcie, idzie naprawdę w super stronę, jeżeli chodzi o rozwój. Każdy kolejny kosmetyk mnie ciekawi, a powiem Wam tak w sekrecie, że będzie ich troszeczkę więcej w tym roku. Także no, dużo premier szykuje KOI. Ja nie wiem, co to będzie, także nie pytajcie, bo dziewczyny tutaj naprawdę nic nie chcą powiedzieć, ale na bieżąco troszeczkę wiem wcześniej, więc mogę sobie przetestować te kosmetyki i zawsze przygotować troszeczkę wcześniej materiał, żebyście wiedziały, czy warto.
Ale każdy kosmetyk marki Koi, tak po kolei powiem, bo przecież mi się bardzo fajnie sprawdza. Także to. Serum, które lubię też do porannej pielęgnacji, jak nie używam właśnie Mi Boostera czy tam Big Glossy, to jest to z witaminą C i morwą z oriendany. Słuchajcie, przepięknie pachnie. Ostatnio pisał się, że było na promce w Hebe, zobaczcie sobie, no przepięknie pachnie taką orientalną nutą, uwielbiam. Bardzo ładnie rozświetla, ale co też mi się podoba, to tak ładnie nawilża skórę jak tapina, bardzo mało mi się sebum wydziela. Naprawdę, ostatnio powiem Wam, że jestem absolutnie zadowolona z mojego makijażu, ten wykonywałam o 10. Także no jest super, jest godzina 18, Nathan pojechał teraz do portu odebrać nam zamówienia. Jeszcze dla Ksafcia, bo słuchajcie, to nieszczęsne skierowanie, także tak, powiem Wam, że marowałam się rano i naprawdę jestem absolutnie zachwycona tym makijażem. No więc zdradzę Wam przy okazji, co mam dzisiaj na twarzy. Słuchajcie, u mnie Florame, krem BB, bardzo fajny kolor. Ja mam medium, ponieważ no mnie oczywiście dla osoby opalonej, która używa samoopalacz, powiem Wam, że jest po prostu idealny. Jeżeli nie jesteście opalone, no to light będzie, słuchajcie, idealnie się wtapiał w skórę. On jest tak leciutki, tak przyjemny, ma też w ogóle bardzo dobre krycie moim zdaniem, jak na produkt naturalny. I powiem Wam, że czy Florame, czy So Bioetic, no to są kosmetyki, które mnie zaskakują totalnie kryciem, wykończeniem, tym, że moja skóra przepięknie w ogóle jako mieszana reaguje na te kosmetyki, no bo ani nie mam wysypu, nie mam podrażeń, nic się, słuchajcie, nie dzieje, więc naprawdę fajny. Fajny, bardzo fajny, leciutki krem BB, taki przyjemny, on ma taką funkcję też wyrównywania koloru, to jednocześnie troszeczkę większego krycia, jak no tak, naturalny kosmetyk i czujecie się w nim lekko, świeżo, no przepięknie wygląda, zresztą możecie zobaczyć film, ja poświęciłam mój odcinek właśnie testowi tego produktu i naprawdę no byłam zachwycona totalnie, także no widzicie, jest godzina, teraz już słuchajcie, prawie 19, a bardzo ładnie się trzyma, także jestem naprawdę absolutnie zakochana. Bardzo często też jako krem do twarzy używam sobie tego Saubio Coco Concentrat, Nutri Coco, ja uwielbiam w ogóle tą markę, no wiecie, że od wielu lat, żelazko w olejku to jest moje top of the top i powiem Wam, że ten kosmetyk to jest coś takiego, że po prostu sięgacie z półki po kosmetyk wielofunkcyjny. Do twarzy to jest bardzo leciutki, jego no regularnie używam jako kremu, ale jest tak fajny, odżywczy jednocześnie, że super też się nadaje na ciało. Przepięknie pachnie, bardzo długo się utrzymuje ten zapach, więc jest taki no dla mnie przyjemny, ale na twarzy go na przykład nie czuję. Naciera tak. Ma pompkę i w ogóle jest przepiękny. No zobaczcie, jak to w ogóle opakowanie wygląda. Jest takie eleganckie, takie kobiece. No, dla mnie sobie jest, słuchajcie, też odkryciem. To jest marka, która ma certyfikaty, więc naprawdę tutaj wyselekcjonowane ma składniki. I widzicie, no jest ten ekstrakt z kokosa, a mnie w ogóle nie wysypuje, nic się nie dzieje. Także to jest w ogóle magia tych produktów. Nic naprawdę absolutnie złego nie robię dla skóry. Także super. Konsystencja mi się podoba, działanie naprawdę super, rewelacja. Zanim przejdę, słuchajcie, do kolorówki, to opowiem Wam troszeczkę jeszcze o pielęgnacji, którą sobie też na bieżąco stosuję, jeżeli chodzi o nawilżanie. Ja dzień zaczynam absolutnie od dwufazówki, takiej mgiełki z Fawty Cosmetics. Ojejku, ile tu jest wąkroty, to Wam po prostu, no można sobie pozazdrościć. To jest naprawdę, ja ostatnio rozmawiałam z Panią Anią z kanału Sekretycerii i właśnie mówiła, że tutaj mamy mnóstwo wąkroty azjatyckiej, no to się, słuchajcie, zgadza. To są cudowne kosmetyki wyciszające, upiększające, nawilżające, no totalnie powinny się sobie przejrzeć La Rose i zobaczyć te kosmetyki Fawty, no bo tamta marka jest, słuchajcie, na wyłączność, ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo jak Pani Monika zaczęła sprowadzać do sklepu te produkty, mówi, Magda, testuj, daj znać, czy w ogóle fajne. No i faktycznie powiem Wam, że na początku mówię, no okej, a później po prostu no musiałam się, słuchajcie, raz dziennie co najmniej spryskać w pracę tą mgiełką, później ją wzięłam do domu, zaczęłam testować do porannej pielęgnacji i tak wdrażałam ją na bieżąco w każdy kolejny etap właśnie takiej skincare routine. No i teraz używam ją rano i wieczorem. Ona jest fantastyczna, możecie sobie ją odświeżyć w make-up, no przepięknie nawilża, ona jest połączona z takim olejkiem właśnie z wąkroty, także naprawdę super. Wycisza, reguluje sebum, bardzo ładnie się trzymają makijaże pod tymi kosmetykami Fawty, na co mam dowód, bo słuchajcie, używam od miesiąca tego filtru, zresztą tyle mi, słuchajcie, zostało, ja go praktycznie kończę. Nigdy nie nakładałam tak dużej ilości filtrów, a w ogóle mi się, słuchajcie, nie świeci po nim skóra. Nakładam takie trzy grubsze warstwy, od razu się wchłania. To jest kosmetyk w ogóle mineralny, więc też Wam polecam. Ma SPF 50. Najlepszy chyba filtr, jaki używałam. Absolutnie, absolutnie. To jest najlepszy filtr, słuchajcie. Ja już powiedziałam koleżance, że no way, po prostu musi zamówić. Musi zamówić, też jej się mocno przytłuszcza skóra twarzy. Ja na przykład już po tym kosmetyku, tutaj jest w składzie zielony propolis, działa antybakteryjnie przepięknie, więc jak macie niedoskonałości, no nawet, słuchajcie, Madzia u mnie tutaj na Instagramie mówi, okej, skoro jest zielony propolis,
no to może się fajnie sprawdzić do cery problematycznej, więc nic Was absolutnie nie wysypie. Ma fajną konsystencję, taką szybko chłaniającą się. Także do kompletu zaczęłam sobie teraz testować Kika Cream. No i to jest, słuchajcie, taki kosmetyk bardzo leciutki. On ma, słuchajcie, taką żelową konsystencję. On, to będę, słuchajcie, trochę mi się tutaj ulewa. Muszę, nie mogę go tak naciskać. I zobaczcie, on ma taką żelową konsystencję. No jest, nie mogę Wam inaczej pokazać. Ale jest tak przepięknie nawilżająca. Powiem Wam szczerze, że ten kosmetyk się tak szybko chłonie i pozostałe w ogóle takie ciekawe wykończenie, takie glaskin. Ona nie jest tłusta, ona wynika z tego nawilżenia, słuchajcie. I powiem Wam, że ten efekt się bardzo fajnie utrzymuje i cudownie się przegryzł, słuchajcie, z nowym filtrem, który też sobie testuję, no bo mam, słuchajcie, dwa. Ten kończę, a ten sobie zaczęłam w międzyczasie testować, bo podobało mi się jego wykończenie, że ma pigment, że ma, słuchajcie, pigment, zobaczcie. I on tak przepięknie rozświetla i robi taki efekt tafli na skórze. To mi się też bardzo spodobało, bo to jest takie trochę tona. Tutaj nie jest to napisane, ale tak działa, słuchajcie. Bardzo ładnie wyrównuje kolory skóry i taką powłokę zostawia na skórze. Takiej glaskin właśnie. No, identyczny, słuchajcie, efekt jak ten krem, ale z pigmentem. Więc to Wam się też może spodobać. Cudownie się w ogóle do tego kosmetyku przyklejają podkłady. Ja sobie to cenię, no bo wiecie, że ja nie lubię mieć takiego obciążenia na skórze. Moją skórę łatwo jest obciążyć, mimo że ja używam naprawdę no, wielu kroków pielęgnacji, zarówno poranny, wieczorny, to już w ogóle, ale jest przyzwyczajona do tych elementarnych takich kroków typu mgiełka, później esencja, później krem, później jeszcze jakaś taka mgiełka na przykład z olejkiem. Nie mam z tym problemu, ale jak mam za tłusty filtr, to ona to czuje, więc ten Bonajour jest naprawdę super. Powiem Wam, że nawet lubię bardziej ten niebieski niż żółty. Żółty jest taki, słuchajcie, konkretniejszy, bardziej się świeci, a niby jest no sebum, także ja tego nie rozumiem generalnie, ale ten nawilżający mild, bardzo mi się podoba. Daily, to jest taki fajny filtr SPF 33, więc troszkę niższy. Jak mam taki odstęp między retinalem, to właśnie tego, słuchajcie, używam, a jak dzień po retinalu, dwa dni to Kika. Swati Cosmetics, także pielęgnację, słuchajcie, mamy mocno omówioną. W ramach relaksu podpowiem Wam sól do kąpieli, oczywiście Apis, u mnie miód i kurkuma, no fantastyczna sól. No my ją z Sasiem też w ogóle bardzo lubimy. Tutaj mamy wyciąg z miodu akacjowego, zapewnia idealne nawilżenie, odżywienie. No i mamy wygładzenie skóry. No i oczywiście antybakteryjna kurkuma, koi zmysły apetycznym miodowym aromatem. Lubię ten i lubię arbuzowy, no ale oczywiście arbuzowy się wyprzedał po ostatnim filmie i moich polecajkach. Ale ten, słuchajcie, ta przepięknie pachnie. Bardzo, bardzo relaksująca, super. Słuchajcie, kolorówka. Opowiedziałam Wam już o krem BB, także to jest taka moja baza. Testowałam też fajne ostatnio, możecie sobie zobaczyć, w tanie nie znaczy złe. Ten z Catrice, słuchajcie, mnie bardzo zaskoczył. Fajny. Ale paleta, słuchajcie, no to to jest w ogóle już sztos. Nudes, no cudowna. Ja, słuchajcie, używam tego ciepłego cienia i tego. Fantastyczna jakość paleta. Ja wszystkie używam, słuchajcie, cienie, bo też widać, kiedyś miałam fazę na przykład na ten brąz. To jest taka paleta, gdzie macie fazy. Więc ja mam fazy na różne, słuchajcie, te odcienie. Ten bardzo ładnie wyglądał ostatnio u Marietty Makeup. Ona właśnie testowała tą paletkę, też ładnie to zrobiła. Tak ciekawie zrobiła ten makijaż. No tego też nie ogarniamy wspólnie, tego takiego zatopionego cienia. Ale słuchajcie, też przepięknie wygląda. On tak jak sobie złapiecie te kuleczki, to po prostu wygląda przepięknie, tak olejkowo na skórze, więc to no, bardzo ładne wykończenie rozświetlające. Także paleta ma ogromny potencjał, dziewczyny, no i ja go wykorzystałam w takim właśnie makijażu. W sensie, no, w ogóle ten blask jest fajny na tej skórze, ja go uwielbiam. No i właśnie, co jest powiedziane za ten blask, słuchajcie, rozświetlacze marki Haan, wypiekane to są róże w zasadzie. Ja, słuchajcie, jeżeli chodzi o bronzer, to używam 276. Taki przepiękny, wypiekany róż, znajdziecie na kobiecej, dziewczyny zrobiłem mnóstwo zapasu, także no to na pewno musi się upolować. No ja już Wam mówiłam, zresztą widziałeś ten efekt pociągnięcia pędzlem i uzyskania takiego właśnie glaskin. Także bronzer. Ja, słuchajcie, najbardziej lubię z tych dwóch rozświetlaczy róży ten 275. To jest przepiękny, fioletowo, taki różowy kolor, także Wam mega polecam. Więc myślę, że Wam się spodobają, bo one są nieziemsko trochę. W ogóle moja koleżanka nawet powiedziała, wow, za taką kasę taki efekt. Także super, no tak, nie ma co kupować Bobbi Brown, skoro mamy nasz polski haul. Ulubieńcy podsumowani, mam nadzieję, że miło ze mną spędziłyście czas. Przede wszystkim odpowiedziałam Wam na Wasze pytania. Zebrałam tak naprawdę w tych ulubieńcach wszystko z minionego miesiąca.
No i jednocześnie po prostu wiecie już, czym różni się Big Booster, Big Lots i jak używać tych urządzeń. Jest mnóstwo naprawdę wartościowych i merytorycznych treści na moim kanale we współpracy z marką Beautyfly, także możecie sobie wpisać po prostu skin therapy i na przykład, nie wiem, Big Lots i Big Booster, odpalić sobie instruktaż, no bo tam krok po kroku, pod okiem ekspertów przygotowałam dla Was materiał, tak abyście naprawdę po obejrzeniu filmu nie miały pytań, tylko po prostu sobie zamówiły to urządzenie i mogły odpalić jeszcze raz ponownie film i wykonać razem ze mną ten zabieg. Także na pewno będę się cieszyć, także oznaczajcie mnie koniecznie na Instagramie, jeżeli coś sobie sprawicie z mojego polecenia. Ja tak jak mówię, jestem absolutnym fanem wąkrutu azjatyckiej. Te kosmetyki ewidentnie podbiły moje serce. Nawilżenie, wygładzenie, ukojenie skóry, dużo wąkruty. Wow. To jest, słuchajcie, tak naprawdę kwintesencja azjatyckiej pielęgnacji. Niacynamid, witamina C, wąkrota. Trzy topowe i elementarne składniki ich pielęgnacji. No i mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytania dotyczące mojego makijażu. No o te róże, słuchajcie, dziewczyny regularnie mnie pytacie w filmach. O krem BB, jak mi się sprawdza z florami, także no w tym podsumowaniu starałam się na wszystko odpowiedzieć i zamknąć to wszystko naprawdę wieńczącym pytaniem, jak mi się sprawdza kolagen. No wiecie, że dobrze. No moja skóra jest szczęśliwa. Także co? Subskrybujcie kanał, wpadajcie na bieżąco na Instagram, no bo tam na bieżąco Wam odpowiadam na szereg pytań, pokazuję wszystko, słuchajcie, nową pielęgnację, moje standardowe zabiegi. No jest dużo, słuchajcie, pozytywnej energii, mam nadzieję, że to też czujecie. A jak jeżeli jesteście nowi, jeszcze nie subskrybujecie kanału, a miło Wam się tu spędza czas, to koniecznie zostawcie, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie subskrypcję. U mnie, słuchajcie, kawa praktycznie wypita, także się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!